Maciej Dowbor o ciemnych stronach pracy w DDTVN. Wspomniał o braniu leków. Maciej Dowbor w najnowszym wywiadzie podzielił się swoimi doświadczeniami i ostrzeżeniami dla tych, którzy marzą o karierze w świecie mediów. W rozmowie z jednym z portali dziennikarz przyznał, że nowa rola niesie ze sobą nie tylko ekscytację, ale i wyzwania, które mogą mocno dać się we znaki psychice. Podczas trzeciego dnia Top of the Tops Opot Festival okazało się, że Maciej Dowbor przeszedł do stacji TVN, gdzie został nowym prowadzącym Dzień Dobry TVN. W sobotę 31 sierpnia Maciej Dowbor razem z Sandrą Hajduk po raz pierwszy wspólnie poprowadzili Dzień Dobry TVN. Internauci jednogłośnie ocenili debiut męża Joanny Koroniewskiej. Nie szczędzili mu miłych słów. W rozmowie z jednym z portali prezenter telewizyjny opowiedział o ciemnych stronach pracy w mediach. Maciej Dowbor o ciemnych stronach pracy w DDTVN. Wspomniał o braniu leków. W wywiadzie dla Super Expressu Maciej Dowbor zauważył, że w dzisiejszych czasach, kiedy każdy może wyrazić swoją opinię w internecie, często anonimowo i bez konsekwencji, niezbędne jest wykształcenie u siebie pewnego rodzaju pancerza. Ochrona przed negatywnymi komentarzami to nie tyle wybór, ile konieczność dla tych, którzy chcą przetrwać w świecie rozrywki bez szwanku na zdrowiu psychicznym. Nie da się pracować w show biznesie bez uzbrojenia się w taki jakiś pancerz, który cię chroni przed tym światem zewnętrznym, zwłaszcza w dobie rozwiniętych social mediów, gdzie każdy właściwie może napisać, co chce bezkarnie, często z konta anonimowego, gdzie nie widać twarzy, nie widać imienia i nazwiska, opowiadał. Jego słowa nabrały szczególnego znaczenia po niedawnym incydencie z Marcinem Hakielem, który doznał fizycznego ataku po opuszczeniu studia Dzień Dobry TVN. To przypomnienie, że wirtualna agresja może przerodzić się w realne zagrożenie. Maciej Dowbor ostrzega, że brak psychicznej odporności może skończyć się koniecznością korzystania z pomocy psychoterapeuty i leków. Jeżeli taka osoba się w to nie uzbroi, to niestety z założenia, ja gwarantuję mu, że on skończy na kozetce u poważnego psychoterapeuty i będzie musiał brać poważne leki. W najlepszym wypadku. To jest naprawdę bardzo ciężkie, zaznaczał syn Katarzyny Dowbor. W dalszej części wywiadu dziennikarz zwraca uwagę na paradoks popularności. Bycie lubianym przez wszystkich może prowadzić do bycia postrzeganym jako osoba bez wyrazu. Maciej Dowbor podsumował to zaskakującym porównaniem. Nie jesteśmy zupą pomidorową, żeby wszystkim smakować po prostu.